Witaj w czwartym module kursu dotyczącego podstaw automatyki dla branży mechanicznej. Dziś zajmiemy się zagadnieniami związanymi z zasadami bezpieczeństwa podczas użytkowania układów przekaźnikowo-stycznikowych. Użytkowanie urządzeń elektrycznych związane jest z występowaniem zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka. Najważniejszym zagrożeniem jest porażenie prądem elektrycznym, czyli efekt powstający w wyniku przepływu prądu elektrycznego o odpowiednio wysokim natężeniu przez organizm ludzki. Prąd elektryczny, przepływając przez organizm ludzki, powoduje porażenie ośrodków nerwowych, w tym zaburzenia w pracy serca, wstrzymanie oddechu, poparzenia zewnętrzne i wewnętrzne, zatrucie organizmu. Szczególnie niebezpieczny jest przypadek, gdy prąd o natężeniu około 0,1 A przepływa przez klatkę piersiową. Zaburzenia w działaniu serca powodują wówczas z reguły śmierć. Przyjmuje się, że prąd elektryczny o napięciu do 42 V w pomieszczeniu suchym jest prądem bezpiecznym dla człowieka, natomiast w pomieszczeniu mokrym bezpieczna wartość napięcia wynosi do 24 V. Spójrzmy, jak możemy unikać wypadków. Zabezpieczenia przed porażeniami polegają na zastosowaniu osłonięcia części będących pod napięciem w celu uniemożliwienia ich dotknięcia, napisów i tablic ostrzegawczych obniżonego napięcia bezpiecznego dla życia ludzkiego w pomieszczeniach zagrożonych, izolacji ochronnej, uziemienia części metalowych niebędących pod napięciem ze względu na możliwość przerzutu napięcia w razie uszkodzenia izolacji, wyłączników ochronnych działających w wypadku przerzutu napięcia na części niebędące pod napięciem podczas normalnej pracy. Inną kwestią jest zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przez producenta. Obudowy i osłony urządzeń elektrycznych powinny być tak wykonane, aby w warunkach eksploatacji zapewniały bezpieczeństwo ludzi oraz chroniły urządzenia przed zniszczeniem i niewłaściwym działaniem. Oto w jakie rodzaje zabezpieczeń powinny być wyposażone urządzenia i obwody elektryczne. Oczywiście zabezpieczenie sprzętu i urządzeń to nie wszystko. Jak w każdej sytuacji bardzo istotny jest czynnik ludzki. To postępowanie osób zaangażowanych w proces użytkowania warunkuje bezpieczeństwo czynne. Podczas obsługi urządzeń elektrycznych należy zachowywać się spokojnie i uważnie, stosować się do przepisów obsługiwania, często kontrolować stan izolacji urządzeń, często kontrolować stan urządzeń ochronnych, zachować środki ostrożności przy wysokim napięciu oraz w pomieszczeniach wilgotnych. Poza odpowiednimi procedurami i wspomnianymi już działaniami prewencyjnymi, warto pamiętać o zachowaniu elementarnych zasad bezpieczeństwa, jakie obowiązują także w życiu codziennym.